mamy nadzieję, że dzisiejszy wieczór dostarczył Państwu wiele wzruszeń i refleksji, ale i także uśmiechu oraz pozytywnych przeżyć. Dziękujemy za poświęcony czas, otwarte serca i dary. Jesteśmy wdzięczni także wykonawcom, którzy włożyli dużo pracy w przygotowaniu dzisiejszego występu. W tym momencie chcielibyśmy podziękować instytucjom, firmom oraz osobom, które w szczególny sposób zaangażowały się w organizację dzisiejszego koncertu. Powiatowy Urząd Pracy, Kancelaria Prawna Mecenas Paweł Wacławek, Zakład Przemysłu Cukierniczego w Grodzisku Mazowieckim, Salon Fryzjerski Marioli Nowak, Cech Rzemiosł Różnych, Młodzieżowa Grupa Konsultacyjna, Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim, firma Kwazar, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Sklep Spożywczy u Janika, Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku Mazowieckim, firma Witraus, Gościniec Kuklówka, firma Arysta, Szkółka Drzew Ozdobnych, Wojciech Maj. Jeszcze raz wielkie brawa dla tych wszystkich zaangażowanych. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim, którzy w jakiś sposób przyczynili się w przygotowanie dzisiejszego wieczoru. Dziękujemy także wszystkim przybyłym gościom, dyrektorowi naszej szkoły, nauczycielom oraz rodzicom. Dziękujemy również wszystkim, których nie widać bezpośrednio na scenie, obsłudze technicznej, osobom, które od dłuższego czasu pomagały w przygotowaniach. Ale w szczególny sposób chcielibyśmy podziękować pani Krystynie Augustyniak oraz pani Edycie Pil, które od tylu lat zajmują się przygotowaniem koncertu. Wkładają w to całe serce. Bez nich by się nie udało. Ogromne brawa! Zostawiamy się, stawiamy się.
Szanowni